No, właśnie, wypadałoby włączyć mikrofon, bo bez niego raczej nic nie nagram. Jak zapewne wiecie, na moim kanale nieczęsto pojawiają się rozpakowania, ale dziś wyjątkowo na takie Was zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ponieważ tematem dzisiejszego odcinka są pamięci RAM DDR5. Stwierdziłem, że nie ma sensu robić kolejnych testów w grach, żeby pokazać Wam różnicę w wydajności na poziomie 2-3 fps, no bo takie są fakty. Stąd też zdecydowałem się na rozpakowanie, prezentację i dorzucę ekstra, jeszcze testy temperatur tych modułów. A mowa o Corsair Dominator Titanium First Edition, czyli górna półka Corsera. Zacznijmy zatem od rozpakowania. Ok, zetniemy sobie teraz do pakowania, co jest poza samymi pamięciami, bo jest coś więcej. Ja oczywiście nie będę udawał zaskoczonego. Bo to pudełko wcześniej otwierałem. Tutaj informacja od producenta. Akurat tym się zajmować nie będziemy. Papierologia, no i konkrety, czyli tak. Dwa moduły pamięci z białymi radiatorami. Wysokość pamięci to od razu Wam to powiem: 57,3 mm. Dość wysokie, ale no nie sądzę, żeby ktokolwiek kupując takie memki, miał w komputerze chłodzenie powietrzne. Jeżeli już to AJO, albo nawet i custom lupa. Do pamięci przejdziemy za chwilkę. Tutaj wyżej mamy radiatorki, wymienne radiatorki. Te też Wam pokażę później, jak to się w ogóle zmienia. I na samej górze mamy wkrętak, który będzie nam potrzebny do zmiany właśnie radiatorów. Porządny, naprawdę porządny, no ale nic dziwnego, bo i same pamięci tanie nie są. Także zdziwił mnie się, gdyby to był jakiś zwykły plastikowy, czy też wykonany z tworzywa wkrętak. Trzy gwiazdka, imbus i płaski. Imbus będzie Wam, wam no, akurat w tym przypadku niepotrzebny do pokazania wam, jak zmienia się górę pamięci, czyli te radiatory. Także wkrętaczek jest. No i same moduły, teraz sobie je wyjmiemy. Ja może podkładam wszystko na bok, żeby nic nam nie przeszkadzało. Mamy jeszcze folię ochronną, także ja sobie pozwolę ją zdjąć po obydwu stronach. To lubię najbardziej. Pyk. Zacznę od specyfikacji. Taktowanie 6600 MHz opóźnienia dość ciasne, bo 32, 39, 39 z napięciem 1,4V. Ponieważ są to kości po 32GB każda, dlatego też moduły mamy na obydwu stronach płytki drukowanej. Tutaj też Corsair chwali się tym, iż ma patentowy system chłodzenia, gdzie samo PCB stanowi również rolę radiatora, czyli odbiera ciepło z modułów. No i mamy oczywiście ten biały radiator, dwuczęściowy, bo ta górna część z podświetleniem, podświetlenie oczywiście Wam za chwilę pokażę, jest odkręcana, czyli możemy sobie to zdjąć i nałożyć te radiatory, które są dołożone w komplecie. Za chwilkę Wam pokażę, jak to się robi. Same radiatory są dość, jak widać, grube. Z temperaturami problemu być nie powinno. Oczywiście sprawdzę, jak wyglądają temperaturki na tych modułach z podświetleniem RGB, czy też ARGB, można powiedzieć, jak i tych dołączonych radiatorach. Co do podświetlenia 11 diod. Także równomiernie ładnie to wszystko powinno wyglądać. Jak będzie w praktyce o tym, za chwilkę się przekonamy. Aczkolwiek, no, znając Corsera i ich podejście do podświetlania RGB czy też RGB no, tutaj powinno wyglądać to całkiem fajnie. No, ale jak mówię, za chwilkę to zobaczymy. Także teraz, tak, żeby zdjąć tą, zamienić tą górną część, musimy odkręcić dwie tutaj śrubki. Właśnie tym, tą końcówką imbusową. Ja to będę robił, że tak powiem, na żywo dla Was. Jedna już tutaj wyszła. Druga za chwilę wyjdzie i proszę bardzo, to sobie zdejmujemy. Ja te śrubki może tutaj zaraz wyrzucę. Czyli mamy ten moduł z samym podświetleniem. On generalnie nie stanowi żadnej roli radiatora. Aczkolwiek, no tutaj jest jakaś tam część na brzegach, która styka się z tym radiatorem, już na pamięciach. Też pewnie w jakiś sposób to ciepło będzie tutaj delikatnie odbierane. Mamy oczywiście tutaj kostkę, która odpowiada za połączenie. Podświetlenia z samymi, samą płytką drukowaną. No i teraz tak, wezmę do ręki te radiatorki z kompletu. Proszę bardzo. Są one dwuczęściowe, czyli tak, mamy taką obramówkę w kolorze białym z jednym paskiem, nie z dwoma. Zobaczcie, tutaj na, na tym module podświetlanym mamy dwa paseczki. No i zobaczcie, że też jest on, o, widzicie, wyższy. To znaczy ten, ta końcówka z podświetleniem jest wyższa od tej z samym radiatorem. No, i wewnątrz mamy miedziany radiator z termopadem na spodzie. Ja teraz nie będę go zdejmował. Później oczywiście to zrobię, bo będę sprawdzał, jak mówię, temperatury na obydwu tych modułach. No, i po zdjęciu tego termopada będzie on się tutaj stykał z tym radiatorem na pamięciach. Później zakładamy sobie, żebym tutaj czegoś nie pomylił. O, w ten sposób. Zakładamy sobie. Tą część i tymi dwoma śrubkami to dokręcamy. Ciekawy jestem, czy da to jakieś wymierne korzyści, jeżeli chodzi o temperatury, czy też nie. Generalnie ciekawy jestem tych, temper... o, o, tych temperatur pamięci. Będę testował i prawdopodobnie w moim prywatnym kąpie, bo tam nie ma zbyt dobrych warunków dla pamięci, jeżeli chodzi o temperaturki. Bo na przodzie jest zainstalowane AIO 360 z wentylatorami ustawionymi na 800 obrotów na minutę. Na dole mam wprawdzie dwie 230, nie, 280 Sorena, no ale że tak powiem, na drodze tych wentylatorów stoi karta graficzna. No i na tyle mam jeden wentylator 140 mm. Te wentyle w obudowie też skręcone są na 600 obrotów na minutę, także niewielkie szybkości obrotowe. Tutaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz na radiatorach, mianowicie numerek 023, będzie widać, powinno być. Czyli rozumiem, że mój zestawik to jest 23 z kolei z tej serii Titanium First Edition. Właśnie zainstalowałem pamięci w komputerze, wszedłem do BIOS-u, żeby ustawić profil XMP i tutaj zobaczcie, taka niespodzianka, bo profili mamy dwa. Pierwszy z nich, ten o którym mówiłem wcześniej, czyli 6632, 39, 39 z napięciem 1,4 V, i drugi 6832, 40, 40 z napięciem 1,45. Także mały taki bonusik, o którym nie miałem pojęcia. Ok, zetnijmy sobie szybko na podświetlenie. Na początek ustawiłem statyczne tak aby zobaczyć, jak te 11 diod sobie radzi z równomiernością tego podświetlenia. No i pokażę Wam oczywiście kilka wbudowanych presetów. Nie wszystkie, rzecz jasna, bo nie ma sensu. Dajmy na to, wybierzemy sobie Rain. Tak wygląda deszczyk. Możecie sobie to przyspieszyć, zwolnić. Teraz zwalniamy. Teraz przyspieszamy. No to już było dla mnie za szybko. Ten czy wam pokazywał, nie będę. Powiedzmy Sequential, czyli sekwencyjny. Też można sobie zwalniać, przyspieszać. No to jest całkiem takie w miarę. Ale pamiętajcie, ja preferuję jednak... Jednolite podświetlenie, co zresztą widać w moim komputerze, wszystko jest podświetlone na niebiesko. Dobra, spiral rain. Tak się prezentuje. Stack, co to jest stack? Stack wygląda tak. O, i nawet mi się zrymowało. Strobing to będzie pewnie walenie po oczach. Wizor. Oj, 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 to też. Zwolnijmy sobie to. Ale nawet takie jest wolno, to nie dla mnie. Gdyby cały komputer był podświetlony, to bym dostał oczopląsu. Marki. Tak to chyba się czyta. Wymawia. Nie wiem. Korek jest akurat tutaj. Czerwona, zmienimy sobie na niebieski. Ten niebieski taki trochę jest, nie wiem, taki jasny. No dobra, zobaczmy tak i przyciemnijmy go jeszcze. No nie, do, do, do mojego, że tak powiem, kompa do reszty nie bardzo to pasuje. To jest, jest taki niebieski, ale taki jasny niebieski. Ok, tyle z podświetlenia. Hmm, Zakładka cooling. Tutaj oczywiście podejrzeć sobie można temperatury modułów 3,7 i 7 na jednych, 3,6 i 2 na drugich. Macie też pobór mocy, proszę bardzo, 1,25 W napięcia. Zakładka Performance Manager. Tutaj macie oczywiście te dwa profile, czyli 6600, 6800. To możecie sobie dostroić pod własne potrzeby, rzecz jasna, gdybyście chcieli. Alerty, czyli powiadomienia, gdyby na przykład temperatura pamięci osiągnęła zbyt wysokie temperatury. No i można sobie wgrać oczywiście najnowszy firmware. Temperatury sprawdzał będę za pomocą AIDA 64 Extreme. Dokładnie wybiorę test stabilności. Zaznaczę dwie opcje, czyli Cache i pamięć RAM. 15 minut, no i zobaczymy jak to wypadnie. Ok, przygotowałem dla Was wykresy z temperaturami. Najpierw zaczniemy od profilu XMP 6600 MHz. Jak widać na pierwszej kości temperatury po zainstalowaniu tych radiatorków z kompletu spadły o 3,2 stopnia Celsjusza i na drugiej kości o 4. A jeszcze większe różnice miałem na profilu XMP 6800 MHz. Na pierwszej kości o 3,8 stopnia mniej i na drugiej prawie 5, bo 4,7. Także jak widzieliście, te dorzucone w komplecie radiatorki to nie piz na wodę fotomontaż, ale faktycznie po ich zainstalowaniu te kilka stopni Celsjusza możemy ugrać. Rzecz jasna, te 61 stopni, które uzyskałem na jednym z modułów na profilu 6800 z tym topem z podświetleniem, to cały czas bardzo bezpieczna granica, nie ma się o co martwić, ale moim zdaniem optymalnie byłoby utrzymanie temperatur pamięci poniżej 60, zwłaszcza jeżeli te temperatury będą utrzymywały się przez dłuższy okres czasu, czyli podczas, powiedzmy, właśnie renderowania wideo czy też yy, obrabiania grafiki, no bo wiadomo, że w grach te temperatury będą z pewnością niższe. Także ja osobiście kosztem RGB poszedłbym w kierunku tych radiatorów, żeby mieć niższe temperatury, aczkolwiek przypomnę, no nie jest to konieczne. E, tym bardziej weźcie też pod uwagę to, że w moim kąpie no jednak przepływ powietrza nie jest idealny, jeżeli chodzi o pamięci, bo na przodzie mam zainstalowany cooler I.O. E, z dość nisko ustawionymi wentylatorami. Co do ceny, 1700 zł, nie mało, ale raz, że mamy 64 GB pamięci, czyli dwa moduły po 32, druga sprawa, bardzo dobre parametry. Znalazłem coś podobnego w sieci, dokładnie Diskile 6800 MHz z opóźnieniami 34, 45, 45, czyli wyższymi i kosztowały one około 1600 Z, czyli stówka różnicy. Moim zdaniem niewiele, zwłaszcza że mamy tutaj właśnie dorzucone te radiatory, które możecie sobie ewentualnie podmienić. Moi drodzy, na to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Linka do pamięci znajdziecie w opisie tego filmu. Aha, dodam jeszcze jedną rzecz, że dostępne są trzy kolory, czyli biały, czarny. Te zawsze mają profile XMP, czyli są to memki pod Intela i kolor szary z profilem EXPO pod AMD. Linka zresztą wrzucę teraz tutaj w opisie tego filmu, także możecie sobie zerknąć. Dobra, trzymajcie się, ciepło, pozdrawiam. Hej. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.